Zaczęło się 2 lata temu, w czasie pandemii, kiedy siedzieliśmy, to było tuż przed zamknięciem totalnym i wtedy padł pomysł, a może byśmy tak pobudzili, uruchomili aktywność tych naszych mieszkańców, no to w jaki sposób? Nie namawiając na spacery, ale na zabawę. To był żywioł, myśmy się wtedy też uczyli sami i to wydaje mi się, że się wtedy już udało. Sprawdziło się, skoro już na drugą grę przyszło więcej osób, no a teraz to był... No, zaskoczenie dla nas wszystkich. Bardzo atrakcyjne nagrody są w tym roku. Pierwsza nagroda to bony upominkowe, bony w wysokości 2000 zł. Pierwsza nagroda. Druga nagroda to 1500 wartość tych bonów. No i trzecia nagroda 1000 zł. Oprócz tego wszyscy uczestnicy, cała 40, którą dzisiaj zapisaliśmy, dostanie upominki. A jeszcze oprócz tego będzie losowanych wiele nagród takich dodatkowych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy. Nie spodziewaliśmy się tego, ale pracowaliśmy ciężko, żeby to zrobić. Gra była w ogóle bardzo fajna. Pierwszy raz w czymś takim uczestniczyliśmy i bardzo dobrze się bawiliśmy. Bardzo fajnie było się przejść przez dzielnicę, w końcu nie z punktu A do B, tylko po prostu się zatrzymać i popatrzeć, co się tutaj znajduje. Mi się też bardzo podobało. Dużo ciekawych miejsc, dużo ciekawych informacji. No cóż powiedzieć, zapraszamy. Na przyszły rok. Każda dzielnica mogłaby robić taką swoją grę miejską i przedstawiać jakby fajne punkty w tej dzielnicy, czy fajne rzeczy, które można zobaczyć. Ogromne zaskoczenie i ogromna radość, bo przede wszystkim chcieliśmy się dobrze pobawić, a przy okazji coś wygraliśmy w ogóle, tak zupełnie niespodziewanie. Jest bon i do Cepeli, i do Białego Kruka, więc myślę, że coś około świątecznego, ładnego znajdziemy.